Cześć, witaj na moim kanale. Jeśli oglądaliście film o tanim urządzeniu mającym mierzyć IPZ i RCD, Mastechu MS5908C, to wiecie, że poligon w czasie nagrywania materiału. Po podłączeniu do sieci robił zwarcie. Nie miało znaczenia, czy wybrany był pomiar, ani nawet czy był włączony. W tym filmie zajmę się go naprawą. Zaczynam oczywiście od rozebrania urządzenia. Kilka śrubek i urządzenie otwarte. Ustawiam multimetr na pomiar dystancji i sprawdzam. I rzeczywiście, jest zwarcie pomiędzy stykami. Zobaczcie, jak prowadzą ścieżki. Od styków do tych elementów, a dalej jest już połączenie tych ścieżek. Następnie mam już obciążenie wykorzystywane do pomiaru. Sprawdzam, czy te elementy mają zwarte nóżki. Mają. To triaki BT-137S, więc te zwarcia wskazują na ich uszkodzenie. Ich zadaniem jest przełączanie, wybór, które styki będą połączone z obciążeniem w czasie pomiaru. Zamówiłem nowe. Zależało mi na czasie, więc kupiłem w Polsce. Dotarły do mnie następnego dnia roboczego, koszt z wysyłką niecałe 22 zł. Jak widać, nowe nie mają zwarcia pomiędzy nóżkami. Wyjmuję płytę. Dla ułatwienia wylotu elementów odcinam nóżki i usuwam elementy. Czyszczę pady i pokrywam duże pola nową cyną. Następnie lutuję pola masowe triaków i pozostałe nóżki.
Na koniec przymywam izopropanolem. Montuję płytę i sprawdzam, czy zwarcie zostało usunięte. Zwarcia już nie ma. Składam więc urządzenie i będę testował. Pora sprawdzić, czy działa. Działa. Mogę więc wrócić do nagrywania materiału o tym urządzeniu. Poza czasem oczekiwania na elementy, naprawa trwała niewiele dłużej niż ten film. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania kanału, a ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.